Witam, witam, z tej strony Rasmus. Dzisiaj zrobię taki filmik, w którym pokażę, jak działa combo w pewnym deku. Deck się nazywa ABC Troymer. Deck stworzył mój znajomy Dunkoro. Do niego pozdrowienia. A chciałem po prostu pokazać, jak mniej więcej ten deck działa. No to oczywiście będą gry z innymi ludźmi, ale ten deck działa raczej na zasadzie tego, że idzie pierwszy, więc musi pokazać combo. Combo, które no, jak idziesz pierwszy, to właśnie powinieneś je zrobić, żeby wygrać, a jak idziesz drugi, to masz bardzo mało okazji, żeby przeciwnika powstrzymać i potem zrobić swoje combo w swojej turze. No, ale bez odciągania się i przejdźmy do pierwszej gry. Tutaj bardziej będę pokazywał właśnie, co deck może zrobić, w sensie jakie potwory, ile potworów może wpuścić. Tutaj przeciwnik, no przeciwnik zostawił jednego potwora co najwyżej, więc wystarczy, że zrobimy podobne pole do tego, co robimy, jak zaczynamy. Tylko że teraz przeciwnika musimy zabić, czy chcemy zabić, wiem, w tej turze. Także tutaj mogą niektóre decyzje, ale chcę tylko pokazać, co deck potrafi robić. I zrobimy po prostu takie pole, żeby po prostu przeciwnika zabić. Czy na jakieś misy? Raczej tak, ale i tak przeciwnika pokonamy, a o to właśnie tutaj w tym chodzi. Nie jestem dalej idealny w prowadzeniu tego deku, ale deck jest jak ciężki do garnięcia. I to jest jedno combo, to są różne wariacje małe między nim i zawsze istnieje szansa, że się może gdzieś pomylić. A właśnie, to skardujemy spelltrapy czasami, a to się przydaje, gdyż możemy jednego spelltrapa setować z grave'a na nasze pole z efektu gryfona. Co ciekawe. Więc jeśli nawet te hentrapy, które gramy przez przeciwnika, jakoś przebić, albo żeby pozbyć się jakoś opcji na jego granie, to po prostu sejnujemy, a potem akceptujemy je z efektu gryfona. Tutaj jak widać zrobiłem trigata bez podłączenia, ale chodziło tylko o to, żeby przeciwnika pokonać, więc to zrobiliśmy, więc cel osiągnięty. Jak widać w ekstra, no, ponad połowa lekko zeszła, deku też prawie połowa poszła. Patrzymy na kolejny replay. Kolejna gra, kolejne pokazanie, jak to działa to combo. Tutaj będzie trochę inny tuner i potwór do wezwania. W tym wypadku Supreme King. Tak, Dark Magic skradujemy z rawiny i rzucamy Destruido z deka. I w tym wypadku trochę potwora i tunera, żeby zrobić pozycjonowanie do Fibera. Tutaj zrobiłem akurat B. Czy to była najlepsza opcja? Niekoniecznie. Ale potem będziemy mogli wezwać Firewalla kolejne literki, a mieliśmy już C w ręce, więc combo dalej może no iść do przodu. Trzeba też pamiętać, że dopiero z efektu drugiego goblina nie aktywujemy w ogóle pierwszego goblina. Pierwszy goblin jest tylko po to, żebyśmy mogli zrobić z niego Troymer Mermaida i potem aktywować efekt Firewalla. Potem właśnie robimy drugiego goblina i jego efektu używamy. Tutaj jakieś robimy Anekloka po lewej. Trochę niepotrzebnie, tak tu pokazuje co mniej więcej jak może zrobić. Zrobiliśmy akurat Phoenixa. Dzięki temu robimy właśnie Unicorna na górze. Po prawej Cerberus, po lewej Goblin, po tutaj Get Wizard i tutaj jest jeszcze bardziej na lewo ABC Dragon Buster. No i setowana karta. Jak widać. Znogujemy Trigate w kolejną kartę i przeciwnik kończy, gdyż nie może nic więcej zrobić. Tutaj będzie gra pokazana z Draco. No, zatrzymałem tutaj na szczęście Fielda. Ta gra akurat jest jedną z trochę ciekawszych, gdyż tutaj przeciwnik jednak coś robi, bo zaczął. To co hentrapa na szczęście. Na szczęście dla mnie. I oczywiście chcemy zrobić Needlefibera z tego. Przeciwnik no zbyt szybko to zrobił, przez co mogłem normalnie samanować Torque Tungia. Przecież nie ma kombinacji, więc to zabrzmi z tym mu nie pomoże. No i tutaj przedostatnia gra. Tutaj właśnie pokażemy, że nawet jak jeden hentrap czasami nam nie przeszkodzi. Też grałem właśnie kilka do ledu, tunera, żeby potrzebuję tunera i potwora na polu, żeby Eagle Fibera, gdyż jest nasz starter. A on przychodzi w Summoning Source. Oczywiście tutaj powinniśmy C, tak, gdyż powinniśmy tutaj literki B. Oczywiście Firewall. Nermaid, Nermaid, Troymer. Właśnie nie mogę się doczekać, aż Troymery wyjdą, gdyż w sumie każdy deck, który gra Linki, będzie musiał je grać. Nie oszukujmy się, te karty są zbyt dobre. Nie mówię, że wszystkie, bo nie wszystkie są każdego. Ale Goblin i Gryfon będą po prostu staplami. Tyle. No i Mermaid z Firewallem jest świetna, gdyż możemy z Goblina robić Mermaid, jak jest jeszcze jest albo Firewall, to kartę spadnie, Firewalla wydamy kolejny. Jest naprawdę świetny. Świetny kombo.
Tutaj właśnie robimy z Undertakerem i Gryfona na środku. Przesuwaliśmy z jego efektu Transience. Przeciwnik nie może nic zrobić. Jeszcze będzie tylko jedna gra. Ostatnia gra, która pokazuje, jak kombo działa. Gramy w chyba Mirora, bo też widzę, tutaj mamy ABC. No, dostaliśmy rawinę na Shard Discard, więc zostało nam tylko 3 karty. Ale z tych 3 kart dalej mogliśmy zrobić to, co nasz deck lubi robić. Zostało jedna karta, gdyż potrzebujemy jednej karty dodatkowej, dodatkowej jeszcze serczu. Potrzebujemy zrobić kartę z Firewalla, discardować kartę z Trojim Armerem. To jest najważniejsze. Właśnie. Discard. Potrzebujemy 2 kart w tym momencie, jak są te 2 dziki na polu. No tutaj wstawiamy chainlinków dużo. Chyba najwięcej miałem w jednym momencie chainlink 6. Widać, 2 karty na doszły z serczu, tu jeszcze 2 karty z Firewalla, karta z serczu, dobrali. No naprawdę, niezłe combo potrafi ten deck zrobić. Ale wszystko znaczy to, że no, musimy zacząć, no, tak naprawdę. No i tutaj zrobiliśmy też świetne combo. Cerberus, Trigate, Underclock, Gryphon i Abyss Dragon Buster. Jedyne co lepsze może być to jeszcze, że tutaj jakaś literka pozostała. Żeby przeciwnika po prostu pokonać. No, jak widać, combo jest naprawdę mocne. Ale trzeba zacząć. Jak się nie zacznie, to po to gramy dużo hand trapów. I też gramy spela, który blokuje hand trapy przeciwnika, poza gamą oczywiście. Co mogę powiedzieć jeszcze? No, deck jest ciekawy, ale czy będzie najlepszy? No, niekoniecznie. Zara się brikować, no i chce iść pierwszy. Jak pójdzie drugi, to za dużo nie zrobi. Ale dalej ma szansę jakieś. No, na koniec jeszcze tylko pokażę, jak wygląda ta konkretna decklista. Tak, teraz sobie będzie decklista. Co tutaj gramy? No, Bestrudo, które zrzucamy z Rawiny. Lubicę Shrine'a. Mamy też tylko opcję jednego Darkwurma. Discard Darkwurma to jest świetne, aczkolwiek oczywiście chcemy to discardować z Rawiny albo z Shrine'a zrzucać, bo jeśli zrzucimy do karty Tremera, to karta będzie martwa. Chica Kodeldu, tak, tunel, którego można po prostu wydać z ręki. Literki gramy 3A, 3B i 2C. C z ręki wzywań jest potencjalnie słabszy, bo nam nie daje plus 1, ale ekstenduje nasze combo, gdyż możemy cały czas wzywać kolejne potwory, więc dalej jest przydatny, a można go po prostu wyszukać z B. A potem resetować z A. Handtrapy, 2 Ghost Ogry. Trochę mało, ale gramy też 2 Infinite Transcend, więc są 4. Więcej nie mogliśmy, gdyż po prostu nie ma jako takiego miejsca. Jedyne co może by było zmienić, to Imperial Order Scolding, ale też są kolejne opcje, żeby móc coś zrobić, jak pójdziemy pierwsi, a nie dobraliśmy combo, prawda? Upstart do konsystencji, 3 Terraformingi, to są właśnie 3 hangary. Sarawina, rotacja oczywiście, Foolish Burial, wiadomo po co. 2 Designator from the Grave, karta przeciwko handtrapom, no i 2 34, jak pójdziemy drudzy, a przeciwnik ma sety, to żebyśmy mogli grać, prawda? No. To jest cały deck, jak tutaj widać po nazwie, no deck mojego znajomego, Dunkoro. Podziękowałem dla niego za ten pomysł, bardzo ciekawy deck. Jeszcze mam nagrane gry z Zefrą i 60-kartowym deckiem, LSD no, dokładnie. Mam nadzieję, że też te niedługo wrzucę. A na razie w tym tygodniu się można spodziewać openingu Kaiba Collection. Kupię jedno bądź dwa, zobaczymy. I może też dostanę do tego promo kartę, o której powiem więcej, jeśli ją dostanę przy kupnie Kaiba Collection. No. No to do zobaczenia i mam nadzieję, że kolejny filmik wstawię w miarę szybko. Cześć!